Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A ostatnim gościem poranka 7-9 jest Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Według ostatniego sondażu telewizji ARD blisko 60% Niemców twierdzi, że ma małe lub żadne zaufanie do Bundeswehry i jest to najniższa wartość od 1998 roku. Z czego to wynika? A to wynika ze skali zaniedbań, do których w Niemczech dopuszczono, jeśli chodzi o obronność, o siły zbrojne. I wydaje się, że nawet ten specjalny fundusz, który kanclerz Scholz ogłosił i który został ostatecznie uchwalony, a mowa o 100 miliardach euro, więc kwocie niebagatelnej, która ma być przeznaczona właśnie na dozbrojenie Bundeswehr, na poprawienie jej stanu, może tutaj nie wystarczyć. Niemcy przez właściwie od zjednoczenia Niemiec prowadziły politykę rozbrajania się. Do tego doszła jeszcze taka niezbyt udana reforma Bundeswehry na początku obecnego stulecia, kiedy zakładano, że główne zadanie niemieckich sił zbrojnych nie jest obrona terytorium NATO, tylko bardziej ekspedycje, tak jak na przykład misja w Afganistanie. No, może parę przykładów, żeby oddać naszym słuchaczom skalę, bo nie mówimy tutaj tylko o tym, że brakuje jakiegoś sprzętu, ale w Bundeswehrze brakuje najbardziej podstawowych rzeczy. Niemieccy żołnierze na przykład pełnią misję na Litwie w bazie Rukla. To jest misja w ramach NATO, w ramach wzmacniania obecności NATO na wschodniej flance. I w zeszłym roku okazało się, że żołnierze Bundeswehr nie mają nawet wystarczającej liczby ciepłych ubrań, ciepłej bielizny, co jest przecież kompromitujące. Do tego też dochodzi dorobek poprzedniej ministry obrony, Christine Lambrecht, która była bardzo ostro krytykowana, zarówno jeśli chodzi o bardzo wolne tempo przygotowywania tego planu dozbrojenia Bundeswehry, jak i o całą masę takich dość kuriozalnych wypowiedzi i wystąpień medialnych, które podważały i tak to niewielkie zaufanie do sił zbrojnych jako całości. Tak, a to możemy powiedzieć, że wojna w Ukrainie trochę obnażyła dopiero te problemy Bundeswehry, no bo to ta polityka nie zmieniła się jakby na przestrzeni roku, tak, że to wszystko wyszło dopiero teraz. To znaczy, o tych problemach oczywiście mówiono już od kilku lat i pewien wzrost nakładów na zbrojenia był także w poprzednich latach odnotowywany. Natomiast problem polega na tym, na co się te pieniądze wydaje, a w większości wydawano je po prostu na tak zwane wydatki stałe, czyli przede wszystkim etaty Bundeswehry. Natomiast rzeczywiście teraz, kiedy agresja rosyjska na Ukrainie rzeczywiście okazała się być otwarciem nowego rozdziału w historii Europy, Niemcy zrozumieli, przynajmniej większość elit politycznych zrozumiała, że państwo o tak dużym potencjale gospodarczym po prostu musi dysponować silną armią, która będzie zdolna nie tylko do jakichś misji zagranicznych, ale przede wszystkim do obrony terytorium NATO przed agresją. I w końcu Niemcy zdecydowały się przekazać Ukrainie czołgi Leopard 2. Niemiecki minister obrony zaznaczył, że ważna jest też kwestia uzupełnienia stanu niemieckich zapasów nowymi Leopardami. I z tego, co wyczytałem, to one mają być uzupełnione nieprędko. Tak, no Leopardy 2 są bardzo skomplikowanym urządzeniem, bardzo skomplikowanym pojazdem. Może powiedzmy, zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli Niemcy wyślą na Ukrainę 14 Leopardów. Czyli nie jest to ogólnie rzecz biorąc zbyt duża liczba. To są Leopardy z zasobów bezpośrednio Bundeswehry. No i rzeczywiście dopiero teraz będzie nowy minister Boris Pistorius będzie usiłował doprowadzić w jakiś sposób do uzupełnienia tej luki 14 pojazdów. A jaka jest reakcja, odbiór Niemców na tę politykę pomocy Niemiec Ukrainie? Można zaobserwować taki ciekawy trend w sondażach. Znaczy przed decyzją o przekazaniu Leopardów sondaże opinii publicznej pokazywały, że zależnie od pracowni badania opinii publicznej albo była bardzo niewielka większość na korzyść dostarczania Ukrainie czołgów, albo niewielka większość opowiadająca się przeciwko. Uśredniając, głosy były pół na pół. Natomiast już po tej decyzji
okazało się, że większość jednak opowiada się za. No to jest taki znany w socjologii efekt, prawda, że po podjęciu danej decyzji ludzie, którzy byli przeciw, i tak zaczynają się z nią utożsamiać. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o politykę wsparcia dla Ukrainy, taką dość, powiedziałbym, ostrożną i kunktatorską wręcz, to większość niemieckiej opinii publicznej, czyli to, co kanclerz Scholz najbardziej bierze pod uwagę, jednak jest za tą polityką. Znaczy, większość niemieckiego społeczeństwa uznaje, że niemieckie wsparcie dla Ukrainy jest jakby dopasowane do ich możliwości i do okoliczności. A czy dla nich to jest, oni podchodzą do tego jak do odległego konfliktu, który do nich może nie dotrzeć i uważają, że taka pomoc, większa pomoc na przykład jest kompletnie niepotrzebna? To się zmienia. Znaczy, na samym początku wydaje się, że przekonanie było takie, że to będzie krótki konflikt gdzieś na dawnym terenie postsowieckim. Natomiast im dłużej ta wojna trwa, im bardziej docierają obrazy zniszczonych miast i po prostu rosyjskich zbrodni wojennych na ogromną skalę, na skalę, której od II wojny światowej nie odnotowaliśmy, to obawy rzeczywiście rosną. Czy Niemcy mają świadomość, że dzieje się coś historycznego i przede wszystkim, i też myślę, że Rosja będzie starała się na tym bardzo mocno bazować, w Niemczech silne są obawy przed tym, że ta wojna może w jakiś sposób rozlać się na terytorium NATO, że Niemcy rzeczywiście mogą w pewnym momencie stać się i całe NATO po prostu stroną wojny z Rosją. Stąd też z jednej strony bierze się ta ostrożna, kunktatorska polityka kanclerza Scholza, a z drugiej strony stąd też się biorą na przykład groźby rosyjskich propagandystów w kierunku Niemiec, prawda? To chodzi o to, żeby te nastroje lęku, obaw przed Rosją podsycać. I według nieoficjalnych doniesień kanclerz Niemiec odmawia przekazania myśliwców Ukrainie, ponieważ obawia się, że NATO nie obroni Niemiec przed Rosją. No tak, to jest też kwestia tego, tych tak zwanych czerwonych linii. Od początku wojny kanclerz ogłasza jakieś czerwone linie, prawda, że na przykład dostawa artylerii jest czerwoną linią, której nie wolno przekroczyć. Potem była to dostawa chociażby pojazdów opancerzonych, a potem czołgów. Teraz są to samoloty. Znaczy, nie ulega wątpliwości, że Niemcy też nie specjalnie dysponują jakimiś samolotami, które mogłyby przekazać. Mówimy tutaj głównie o myśliwcach typu Eurofighter. I podejrzewam, że będziemy mieli do czynienia z bardzo podobnym scenariuszem jak w przypadku czołgów. To znaczy, Niemcy będą oponowały, będą używały tych argumentów, że nie dysponują odpowiednią liczbą samolotów, a także, że byłaby to w cudzysłowie eskalacja, prawda? I będą czekały na to, co zrobią inni sojusznicy, przede wszystkim Amerykanie. I tak jak w przypadku dostaw czołgów, to ta międzynarodowa presja ze strony Ameryki, także oczywiście Polski, no spowodowała w końcu, że kanclerz podjął taką, a nie inną dobrą decyzję o wysłaniu tych czołgów, tylko szkoda, że tak późno. Wspomniał pan o Amerykanach i czy całe te wahanie Niemiec dotyczące wsparcia zbrojeniowego Ukrainy wpłynęło w sposób negatywny na relacje Niemiec z Amerykanami? W krótkiej perspektywie wiadomo, że wywołało bardzo dużą irytację w Waszyngtonie, zwłaszcza, że przypomnijmy to spotkanie w Ramstein, na którym, jak się wydaje, miała być podjęta ta decyzja o przekazaniu czołgów. Nagle okazało się, że Niemcy tutaj tych czołgów jednak nie przekażą. Natomiast w dłuższej perspektywie tradycje tej współpracy transatlantyckiej, niemiecko-amerykańskiej czy amerykańsko-niemieckiej są bardzo silne. Także wydaje się, że przynajmniej przy tej administracji prezydenta Joe Bidena ta współpraca w dalszym ciągu będzie miała miejsce i Niemcy będą traktowane po prostu przez Waszyngton jako taki bardzo ważny, ale trudny partner, z którym jednak jakoś trzeba współpracować. Czy Niemcy wciąż liczą na to, że uda się porozumieć z Rosją i wrócić do tego, co było przed agresją na Ukrainę? Do tego, co było przed agresją na Ukrainę? Nie, tym bardziej, że no, ze względu na ten w cudzysłowie sabotaż, jeśli chodzi o gazociąg na dnie Bałtyku, jest to po prostu niemożliwe. Natomiast podstawową różnicą w spojrzeniu Polaków, Bałtów, Czechów, w spojrzeniu Niemców czy Francuzów na Rosję jest to, że dla nas Rosja jest zagrożeniem dla europejskiego systemu bezpieczeństwa.
w Niemczech i Francji ciągle silne są takie głosy, że w długiej perspektywie, kiedy ta wojna się zakończy, trwałą architekturę bezpieczeństwa należy budować jednak jakoś uwzględniając Rosję. To jest podstawowa różnica, która będzie niestety w moim przekonaniu jeszcze długo rzutowała na politykę Unii Europejskiej wobec Rosji chociażby, czy politykę Niemiec wobec Rosji. Natomiast w krótkim czasie takiego prostego powrotu do business as usual nie będzie, bo jest po prostu niemożliwe. A czy Niemcy straciły swoją reputację na arenie międzynarodowej? No, nie ulega wątpliwości, że zwłaszcza w naszej części Europy ten wizerunek Niemiec jako takiego solidnego partnera i sojusznika został bardzo poważnie nadwyrażony i naruszony. To nie ulega wątpliwości. Powiem w ten sposób. Kiedy czytam na przykład wypowiedzi czy wywiady z żołnierzami niemieckimi, którzy służą teraz we wspomnianej przeze mnie Litwie, czy chociażby, którzy obsługują te trzy baterie Patriot, które dotarły do Polski, są w okolicach Zamościa, to oni doskonale wiedzą, po co tam są, doskonale zdają sobie sprawę z zagrożenia, z wyzwania i z tego, że Rosja jest zagrożeniem. Natomiast to, w jaki sposób od początku tej wojny działa rząd kanclerza Scholza, prawda? Te niekończące się debaty o tym, co można wysłać na Ukrainę, co nie można, czego nie można, no to bardzo mocno podważa tę wiarygodność. W dodatku przypomnijmy, że ta wojna obnażyła także porażkę wieloletniej polityki wobec Rosji, tego nastawienia na dialog, budowanie mostów, jakichś wzajemnych powiązań także gospodarczych, naiwne rachuby na to, że w cudzysłowie da się Putina jakoś oswoić czy ucywilizować. Okazało się to po prostu niemożliwe i podejrzewam, że zwłaszcza w naszej części Europy odbudowa takiego wizerunku Niemiec jako rzeczywiście rzetelnego partnera będzie teraz wyzwaniem na najbliższą dekadę. Czyli nawet jak ta wojna w Ukrainie się już zakończy, to ten niesmak pozostanie, jeżeli chodzi o Niemcy. To zbliżamy do końca naszej rozmowy. To jeszcze jeden temat, tak szybko. Czy reparacje wojenne od Niemiec są w ogóle tam tematem, czy tylko my, gdzieś u nas jest ten temat odgrzewany, a Niemcy po prostu powiedziały, że nie i w przestrzeni publicznej ten temat nie krąży? Nie, obecnie po tej kolejnej już deklaracji rządu federalnego, że uważają temat reparacji za II wojnę światową za ostatecznie zamknięty, a ten temat oczywiście szybko zniknął z mediów i z agendy. On właściwie pojawia się albo przy okazji rocznic historycznych, albo po prostu przy okazji, znaczy w takiej sytuacji, w której to Polska czy inne kraje podnoszą jednak jakieś argumenty na rzecz reparacji czy odszkodowań. A jest to temat, który funkcjonuje w przestrzeni niemieckiej tylko w takim kontekście bardzo krótko. Na co dzień nie jest to temat, który jakoś szczególnie interesuje, czy to media, czy niemiecką opinię publiczną. Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim oraz Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Poranka 7-9, za które Państwu oczywiście bardzo dziękuję. Przypominam, że wszystkie rozmowy są do odsłuchania na naszych portalach, na naszym portalu, na naszym kanale na YouTubie, więc zachęcam do tego, aby wszystkie te rozmowy sobie później odsłuchać. Więc dziękuję Państwu bardzo serdecznie, życzę dobrego dnia, Bartek Święciński, kłaniam się nisko, do usłyszenia. 7-9. To był Twój początek dnia.